Oglądacie Państwo program Wolne Głosy. Witam naszych widzów i witam również naszych gości. A są nimi dzisiaj Joanna Miziołek, Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Makowski, Wirtualna Polska. Witam. Dzień dobry. Tak się wydaje, że wakacje to taki nudny okres w polityce, że taki sezon ogórkowy, jak to my nazywamy. A tu proszę, nasi politycy, oni dbają o to, żebyśmy mieli o czym rozmawiać, o czym pisać. Emocji jest sporo, tematów też, więc zaczynamy. I zaczynamy od wyboru pana profesora Wiącka. Senat zaakceptował profesora Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli ten serial już się skończył, można powiedzieć tak czy nie, pani redaktor Joanna Miziołek? Chyba nareszcie się skończył, bo mam wrażenie, że my za długo już obserwowaliśmy ten serial. Mieliśmy takie wrażenie, że w końcu w ogóle nie będzie Rzecznika Praw Obywatelskich, ale dobrze, że ostatecznie został wybrany i to w dodatku jeszcze kandydat opozycji, więc jest to moim zdaniem jakiś też sukces przede wszystkim PSL-u, no bo PSL optował za tym, żeby na przykład dogadać się co do właśnie tego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, a przy okazji wtedy PSL na przykład wesprze szefa, kandydata na szefa IPN-u. No i była to jakaś być może rzeczywiście taka rozgrywka. Myślę, że też pan Wiącek no, będzie absolutnie dobrym tutaj Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Nie jest politykiem, oczywiście był wspierany w pierwszej tej części przez opozycję, ale skoro też Zjednoczona Prawica zdecydowała się na taki krok, to myślę, że też to zrobiła przemyślanie. No Lidia Staroń nie miała wcześniej na to szans. Poza tym tam w samym obozie Zjednoczonej Prawicy dochodziło do takich tarć, między innymi jeśli chodzi o Jarosława Gowina, który też się tutaj bardzo niejednoznacznie zachowywał, bo przypomnijmy, że on na początku mówił, że wesprze Lidię Staroń, a później wyskoczył z zupełnie innym pomysłem. Więc dobrze przynajmniej ten konsensus jest, bo mielibyśmy sytuację, można by powiedzieć, patową. A takie przekonywanie przez Zjednoczoną Prawicę, że tak naprawdę po co nam ten Rzecznik Praw Obywatelskich? My nawet z Elizą Olczyk robiliśmy taki wywiad we Wprost, w którym minister Buda mówił o tym, że jakby co, to można się do Ministerstwa Sprawiedliwości zwrócić. No nie można. Bo no, to trudno jest się tam dodzwonić czasami, niestety. Trudno jest się dodzwonić, a przede wszystkim to ma być rzecznik niepolityczny, rzecznik wszystkich obywateli. Bardzo potrzebna instytucja w każdym kraju i myślę, że bardzo też dobrze, że w końcu jest ten konsensus wokół niego. To zapytam pana redaktora. Panie redaktorze, jest pan zaskoczony, czy jednak nie ma zaskoczenia? No serial się skończył. Będzie nuda, czy nie będzie nudy? To są oczywiście inne tematy, do których zaraz przejdziemy. 98 senatorów głosowało, 93 było za. No chyba raczej koniec tego serialu. No jeden się kończy, drugi się zaczyna. To znaczy, czy to będzie realnie rzecznik wszystkich obywateli, czy bardziej rządu, czy bardziej opozycji, czy rzecznik symetrysta. Więc zacznie się też porównywanie do profesora Bodnara. No ale profesor Marcin Wiącek ma tę przewagę nad politykami, że będzie po prostu dłużej niż kadencja Sejmu. Nawet dłużej niż kadencja obecnego prezydenta, więc może politycznie tych wszystkich ewentualnych krytyków przeżyć. Mam nadzieję, że... panie redaktorze, a czy zdanie popieram pogląd o prymacie naszej konstytucji nad wszelkimi umowami międzynarodowymi było zdaniem, które już mogło na przykład dać nam jakieś wyobrażenie, że opozycja po tym zdaniu go jednak nie polubi, czy jednak nie? No to jest ciekawe, bo każdy co innego z tego przemówienia profesora wyciągał. Widziałem na Twitterze jednego z posłów Platformy Obywatelskiej, że kwestie strajku kobiet były na pierwszym miejscu, sprawy związane z umowami międzynarodowymi, traktatami. No to, co wszystko jest w pakiecie narracyjnym opozycji. Z kolei zapewne zwolennicy Zjednoczonej Prawicy wyciągną ten cytat, o którym pani wspomniała. Mam nadzieję, że nowy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie mądrzejszy od polityków i nie da się wciągnąć w takie ustawianie się pod jeden albo pod drugi obóz. I to jest ogromna rola i waga, ciężar gatunkowy w
funkcji, którą będzie pełnił, abstrahując już od polityki, chociaż to politycy go przecież wybrali. Cieszę się, że ten serial się skończył, ale no, nie było innego wyjścia. Trybunał Konstytucyjny nałożył obowiązek do lipca, do 15 lipca właściwie, albo wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, albo uchwalenia ustawy, która by regulowała, kto pełni obowiązki, na jakich zasadach. Ustawy nawet nie było, pewnie nie miałaby większości, więc kogoś trzeba było wziąć ponownie. Marcin Wiącek wystartował. Cieszę się, że na niego padło, bo naprawdę mogliśmy mieć znacznie gorszych i przede wszystkim upolitycznionych kandydatów, a to z tych, którzy startowali, ten wybór chyba jest najbardziej rozsądnym i takim, co do którego każdy może mieć jakieś za albo przeciw, ale ostatecznie ten środek jest dobrze wyważony. Nie ma co ukrywać, ten serial się skończył, ale mamy kolejny pod tytułem, no właśnie i teraz pod tytułem Ustawa Medialna, czy pod tytułem Lex TVN. I jak właściwie ta propozycja, której przewodniczy Marek Suski, z jaką ona spotka się decyzją ze strony, no nie Zjednoczonej Prawicy, tylko bardziej Porozumienia. Wczoraj na antenie Telewizji Republika Jarosław Gowin powiedział, że w takim formacie ta ustawa jest nie do przyjęcia przez Porozumienie. Zgłosili swoje poprawki. Również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tutaj też ma swoje poprawki, ma swoje pomysły. Pytanie, no dzisiaj już wiemy, że 11 sierpnia będzie ta ustawa, dopiero Sejm się nią zajmie. Czy Zjednoczona Prawica, czy Prawo i Sprawiedliwość policzyło głosy i jest w takiej sytuacji, że jednak nie będzie poparcia dla tej ustawy? O co właściwie teraz tutaj chodzi? Czy rzeczywiście to jest walka z TVN-em, czy raczej zadbanie o rynek medialny w Polsce? Joanna Miziołek. Ja dzisiaj usłyszałam, że dopiero rano na przykład rzecznik rządu dowiedział się o tym, że ta ustawa ma nie być głosowana i to tylko chyba obrazuje, jak duży chaos jest w obozie Zjednoczonej Prawicy wobec tego, tej ustawy Lex TVN, to znaczy, że tam jeszcze był przekaz do wczoraj taki, że idziemy z tym Lex TVN na twardo. Ja trochę nie wierzyłam w te informacje o tym, że jest jakiś ultimatum dla Jarosława Gowina, że jeżeli on tutaj nie zagłosuje za tym, to wtedy będzie musiał odejść z rządu. Uważam, że to raczej są chyba takie medialne bardziej wrzutki niż jakaś realna groźba dla samego niego. Natomiast myślę sobie, jeśli chodzi o tą ustawę i tak patrząc trochę na te komentarze polityków Zjednoczonej Prawicy, że przecież tak jest w wielu krajach, tak jest we Francji, tak jest w Austrii, oni to opowiadają. Natomiast u nas jest zupełnie inna sytuacja. To jeszcze za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego ten zagraniczny kapitał do Polski rzeczywiście tak silnie wszedł wtedy medialny i u nas to nie jest sytuacja, w której my od samego początku mamy jakąś ustawę, która to reguluje i tylko polski kapitał albo większością być polski kapitał. U nas ten kapitał miał być wyrzucany i dlatego to powoduje takie emocje. To znaczy, to nie jest tak jak za granicą, tylko u nas trzeba było właśnie dokonywać takich rozdziałów, a to wzbudza oczywiście wątpliwości odnośnie tej niezależności mediów. No mamy przykład Polska Press, gdzie jednak no, zostały bardzo duże roszady personalne już zrobione. Są zupełnie inni dziennikarze niż byli na tych głównych stanowiskach. I to też poddaje pod wątpliwość to, jaka będzie linia oczywiście programowa dalej tej gazety, tych też portali wszystkich, które są w Polska Press. Więc myślę sobie, że rzeczywiście tutaj jest absolutnie uzasadniona obawa tego, że byłyby naciski wtedy na telewizję. To znaczy, jeżeli rzeczywiście byłby tylko polski kapitał albo ktoś by tak rzeczywiście jakiś polski biznesmen, chociaż chyba takich nie ma, mam wrażenie, po stronie prawicy, którzy mieliby tyle pieniędzy, żeby odkupić rzeczywiście TVN, no to byłyby oczywiście moim zdaniem naciski na tą telewizję. No dobrze, pani redaktor, ale ja tylko wtrącę, bo tak jak pani poseł Joanna Lichocka na przykład mówi, że ta nowelizacja ustawy medialnej jest konieczna i postrzeganie jej tylko w kontekście TVN-u to nieporozumienie. Pani poseł powołuje się na dokument z 2004 roku, ale też posłowie Prawa i Sprawiedliwości powołują się na taki argument, że no wyobraźcie sobie państwo, co się wydarzy, jeżeli któryś z zaprzyjaźnionych oligarchów czy ważnych, bogatych biznesmenów Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenki, czy państwa izraelskie na przykład będą chciały takie media stworzyć w Polsce i będą chciały tworzyć swój przekaz. To jaki będzie to przekaz? Taka jest narracja właśnie pomysłodawców. Marcin Makowski. To jest bardzo
odwracająca kota ogonem narracja, mówiąc delikatnie, żeby nie powiedzieć, że kłamliwa, bo gdyby realnie rząd chciał zabezpieczyć polskie media przed wpływami państw, które można nazwać wrogimi, albo takimi, których interesy w Polsce nie powinny być prezentowane pośrednio za pomocą mediów, bo na przykład mamy skrajnie różne wektory geopolityczne, jeżeli chodzi o energetykę, to można by to było zrobić tak, jak w Stanach Zjednoczonych się robi w przypadku podejrzeń o to, że jakaś firma, nawet nie tyle medialna, co w ogóle firma wchodzi na rynek amerykański, a w rzeczywistości reprezentuje interesy Moskwy, tylko ma na przykład jakieś aktywa ulokowane na wyspach Bergamuta i trzeba by było prześwietlić realnie, skąd przypłynął kapitał i jakie ma cele. I takie rzeczy można robić i należy robić w cywilizowanych państwach, które zabezpieczają również to swoje pole narracyjne, medialne właśnie w grze interesów geopolitycznych. Tylko tutaj timing, moment polityczny jest kluczowy, to znaczy brak koncesji dla TVN-u i również brak jakiegokolwiek tuszowania tej rzeczywistości, gdy minister Suski mówi o tym, że no, chodzi nam tak naprawdę w dużej mierze o TVN i być może jacyś biznesmeni, inwestorzy by się zebrali, by wykupili tak, żebyśmy mieli wpływ na tą stację. No, jeżeli nawet przedstawiciele władzy, no, tak naprawdę inicjator, przynajmniej formalny, później się wycofał z tych słów. O tym mówi, no wycofał się. Powiedział to wprost również na klubie Gazety Polskiej, więc no trudno, żeby się wycofywał z czegoś, co powiedział zupełnie wprost chyba 2 albo 3 razy publicznie. No to nie mam tutaj wątpliwości, że intencje są inne. I pytanie, czy warto iść na konflikt dyplomatyczno-biznesowy ze Stanami Zjednoczonymi, bo wiem od różnych źródeł dyplomatów i nie tylko, z którymi rozmawiałem, że to jest bardzo poważnie sprawa traktowana w Waszyngtonie i jest widoczna z perspektywy Białego Domu i Departamentu Stanu, zwłaszcza zresztą dzisiaj. A to mogłoby właśnie wpłynąć negatywnie na stosunki polsko-amerykańskie? To już wpływa negatywnie na te stosunki. Nawet jeżeli Daniel Freed, był ambasador, mówi, to bardzo przecież otwarty i przyjazny w stosunku do Polski, mówi, że to jest rzecz zupełnie niezrozumiała w Waszyngtonie, że uderzy się w największy biznes amerykański w Polsce. A z kolei George Nussbaum, też z którym rozmawiałem niedawno, mówi, że Ameryka, jeżeli zobaczy, że tak się zmienia reguły w trakcie gry, to pójdzie gdzie indziej ze swoimi pieniędzmi. To mi się nie spina, zwłaszcza, że z jednej strony tutaj politycy chcą machać szabelką i pokazywać, że jesteśmy lekceważeni przez Joe Bidena i jego administrację, więc potrafimy kontratakować, a właściwie niespełna tydzień później kupujemy czołgi Abrams. 11 sierpnia Sejm zajmie się tą ustawą. Czy do tego czasu Prawo i Sprawiedliwość przekona właśnie swojego koalicjanta Jarosława Gowina, Joanna Miziołek? No moim zdaniem nie przekona, chyba że rzeczywiście będą takie zapisy, o których już teraz słyszymy, o których zdaje się Dziennik Gazeta Prawna pisała, czyli że nie tylko te państwa spoza obszaru europejskiego obszaru gospodarczego będą mogły być inwestorami, ale też jak rozumiem na przykład Stany Zjednoczone, więc chyba że wtedy będą jakiekolwiek poprawki, to wtedy rzeczywiście porozumienie Jarosława Gowina jest w stanie to zrobić. Natomiast dzisiaj jak ja rozmawiałam z jednym z polityków Zjednoczonej Prawicy, to on sam się dziwił, że w ogóle wyszedł ten pomysł. Trochę nie rozumiejąc, po co dzisiaj ta otwarta walka. Znaczy mówiąc, że za dużo mamy tych pól konfliktów dzisiaj pootwieranych, są wakacje, ludzie chcą odpocząć, a ciągle z czymś wyskakujemy. No tak jak powiedziałam, sezon ogórkowy zazwyczaj w wakacje, a tu proszę, nie można pojechać spokojnie na urlop, bo politycy nam dostarczają. Tu Tusk wraca, właśnie, więc pan redaktor Makowski wyczuł klimat. Więc przechodzimy do Donalda Tuska. No, ja cały czas żałuję, że tego białego konia nie było, bo bardzo, bardzo na niego czekałam, kiedy on tylko wracał, Donald Tusk. Ale za to są inne sytuacje. I w Gdańsku na przykład Donald Tusk wyzywa na pojedynek Jarosława Kaczyńskiego i wzywa go do debaty. Czy my możemy liczyć w ogóle na jakąkolwiek debatę? Przypomnę, że pani rzecznik Prawa i Sprawiedliwości mówi, trzeba mieć z kim i o czym debatować, aby debatować, panie redaktorze. To trochę taki warunek sine qua non, no, z kim i o czym. No, bez niego nie ma debaty. I obydwie strony uważają, że... znaczy jedna strona uważa, że jest z kim i o czym, chociaż deprecjonuje przeciwnika. No, jeszcze była mowa o wychodzeniu z jaskini, tak, tylko wtrącę. Używa właśnie tego zwrotu wychodzenia z jaskini, znaczy, że Jarosław Kaczyński się obawia i jest takim plemiennym wodzem prehistorycznym, który siedzi w jaskini, a druga strona mówi, no, porównując w memach Donalda Tuska do takiego małego pieska, który szczeka
na takie duże psy, że tutaj trzeba tą wagą polityczną dojrzeć. Przecież dzisiaj jest raptem pełniącym obowiązki przewodniczącego Platformy, a tu chce rozmawiać z prezesem Polski, mówiąc umownie. No i to jest taka walka narracji, one są memogenne, trochę śmieszne, trochę straszne. Donald Tusk ma wysokie ego, panie redaktorze, no przepraszam bardzo. Męskie ego wysokie też. Nie wiem, no, nie chcę psychologizować, natomiast chodzi mi o to, że ja patrzę na tę dyskusję korespondencyjną z niesmakiem, bo ani ona nas nie prowadzi do realnej debaty, ani do rozwiązywania realnych konfliktów, raczej podgrzewa atmosferę i świetnie się zarówno politycy PiSu, jak i Platformy czują w takim rytualnym wyzywaniu się na ubitą ziemię, lekceważeniu, tylko że to jest polityka uprawiana za pomocą słów, a politykę realną uprawia się za pomocą czynów przede wszystkim. Na razie słyszymy dużo słów, dużo takiego języka konfrontacyjnego, ale nie wiem, co za nim stoi. Znaczy, do czego my zmierzamy? Wiadomo, że takiej debaty nie będzie. Pani redaktor, to zapytam panią, bo pani się tak szeroko uśmiecha, kiedy wspomnieliśmy o Donaldzie Tusku. Możemy liczyć na taką debatę Donald Tusk kontra Jarosław Kaczyński? Zobaczymy ich właśnie debatujących. No, marzenie dziennikarza, tylko pytanie, czy realne? To ja, odnosząc się do pani słów, ja nie znam polityka, który nie ma dużego ego, więc myślę, że Donald Tusk też ma oczywiście duże ego. I on doskonale wie, że on tego Jarosława Kaczyńskiego do debaty nie wywoła. Mam takie wrażenie, że w ogóle chyba wszyscy dziennikarze, którzy interesują się polityką, jak tylko usłyszeli te słowa, to pomyśleli sobie, że po prostu to było tak przewidywalne, że Donald Tusk to zrobi. Znaczy pokazując, starając się pokazać, że Jarosław Kaczyński to tchórz, który nie chce z nim debatować, bo nie chce od 2007 roku, przypominając tą debatę. No ale prawda jest też taka, że tutaj ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest taka narracja, chcesz debatować? W takim razie proszę bardzo, z Mateuszem Morawieckim. I to też jest ciekawa narracja, dlatego że oni jakby utrzymują, że dzisiaj Mateusz Morawiecki, jego pozycja rośnie na tym stanowisku wobec tego, że właśnie wrócił Donald Tusk, bo on ma trochę podobne cechy do niego, czyli też jest obyty właśnie za granicą, zna się na gospodarce, jest człowiekiem, który może rzeczywiście debatować z Donaldem Tuskiem, no ale Donald Tusk się do niego nie zwraca, bo chodzi mu o polaryzację silną. Gdyby chodziło mu rzeczywiście o taką dyskusję merytoryczną, to tak jak niektórzy wyznawcy, jak widzę Donalda Tuska na Twitterze, piszą, że niepotrzebny jest program, wystarczy, że Donald Tusk wrócił. Gdyby chciał się ścierać na programy, to rzeczywiście chyba stanąłby do takiej debaty z Mateuszem Morawieckim i być może to by była nawet, jeśli chodzi o taką kwestię merytoryczną, bardziej ciekawa dla nas debata niż takie przekrzykiwania się, no bo zaraz gdyby doszło takiej debaty, ja sobie ją wyobrażam, to oczywiście Donald Tusk wspomniałby ten pistolecik w windzie, o którym kiedyś już mówił w czasie debaty. Byłyby takie zaczepki, które dla szerszej publiczności no, nie mają znaczenia, natomiast mogłyby rzeczywiście emocjonalnie wyprowadzić z równowagi Jarosława Kaczyńskiego, więc jego otoczenie będzie robiło oczywiście też wszystko, żeby Jarosław Kaczyński nie odpowiadał w żaden sposób na zaczepki Donalda Tuska. To a propos tego wysokiego ego, ja pociągnę ten temat jeszcze, to wysokie ego, no właśnie, czy wysokie ego ma Włodzimierz Czarzasty, bo tutaj nie tylko w koalicji, nie tylko w opozycji, ale też właśnie w Nowej Lewicy jest poważny konflikt. Pytanie, jak z tego konfliktu też wizerunkowo wyjdzie Włodzimierz Czarzasty? Joanna Senyszyn mówi tak, Czarzasty zarządza partią bardziej autorytarnie niż Jarosław Kaczyński. Panie redaktorze. No tak, mówiła jeszcze o metodach stalinowskich. To jest w ogóle fantastyczny język, który nas od lat już prowadzi na polityczne manowce, bo właściwie wszystko już w Polsce mieliśmy drugą, trzecią Rzeszę. Stalinizm, drugi stan wojenny, faszyzm. Tylko że po prostu ten język nijak nie przykłada się do politycznej rzeczywistości. Niestety więcej z groteską miało to, co się dzieje i działo w lewicy, te wykluczanie polityków, zamykanie drzwi, zmienienie zamków, spiskowanie za tymi zamkniętymi drzwiami takiej grupki, która gdzieś tam w kółku takim przystanęła, na ławkach usiadła i zaczęła się zastanawiać, co tutaj dalej. Ale gdzieś w tle tej takiej falce groteski jest oczywiście gra o wpływy na opozycji, to znaczy o to, czy lewica będzie partią, koalicją, która potrafi sytuacyjnie współpracować z rządem,
czy będzie grupą, która mówi stanowcze nie jakimkolwiek formom współpracy z PiS-em, to taka frakcja bliższa Platformie Obywatelskiej, i tym samym będzie ku Platformie ciążyła. Włodzimierz Czarzasty, jak rozumiem, opowiada się za taką większą suwerennością lewicy, która się nie musi pytać o zdanie, gdy chce z kimś negocjować. No natomiast wiemy, że ta grupa, zwłaszcza zwolenników Donalda Tuska na Twitterze, jednoznacznie nazywa dzisiaj tą frakcję lewicową, dominującą na razie, jakby nie było, zdradziecką wręcz, wprost. To ja zapytam jeszcze panią redaktor... No i o to się toczy ta gra tak naprawdę. Pani redaktor Joanna Miziołek, to ja zapytam, które ego, męskie ego, no to też jest ważna sprawa, no ale które wygra? Pana Treli Tomasza, czy pana Włodzimierza Czarzastego? Bo to chyba Tomasz Trela jest tym takim prowokatorem tego też pospolitego ruszenia, no tak to nazwijmy, albo tej rewolucji. No myślę, że Włodzimierza Czarzastego, on jest bardzo sprawnym politykiem i ja się troszeczkę zgadzam z Janną Senyszyn, że tam tak wygląda sytuacja. No tak wygląda. Ja teraz mam tą przyjemność, że piszę sylwetkę Włodzimierza Czarzastego. No niesamowita przyjemność. Ilość negatywnych rzeczy, które usłyszałam ze strony polityków lewic na jego temat, no wskazuje na to, że on rzeczywiście bardzo tak dyktatorsko zarządza, czy też autorytarnie. Stalin, naprawdę. Co na to mówi i co powiedział pan Miller? O, pan Miller jak zwykle mówi o tym, że demokratyczna lewica właśnie zakończyła swój żywot. Demokratyczna lewica, która jego zdaniem była od 89 roku i to wszystko właśnie za pomocą Włodzimierza Czarzastego, mówi też o tym, że on bardzo źle traktuje wszystkich ludzi, którzy są jakby w takim stosunku podwładnym w stosunku do niego. Tak? Mieliśmy ten przykład chociażby pani marszałek, wicemarszałek Senatu Gabrieli Stanowskiej-Morawskiej, którą no, on powiedział jej wprost, że ją odstrzeli i tam jest bardzo dużo takich historii, to znaczy rzeczywiście takie relacje międzyludzkie na lewicy są fatalne. Więc i tu postawmy kropkę, bo niestety czas, no właśnie, dużo tematów, a czasu bardzo mało. Joanna Miziołek wprost, Marcin Makowski, Wirtualna Polska byli państwo i moimi gośćmi. Dziękuję, do zobaczenia, a my widzimy się już za kilka minut.